Gość niedzielny. W najnowszym Gościu niedzielnym o tym, dlaczego religia w szkole jest bardzo potrzebna oraz czemu budzi silny sprzeciw ideologów laicyzmu chcących wprowadzić własne deprawujące treści, a także rozmowa z Czesławem Langiem o wzlotach, upadkach i wielkiej mocy modlitwy oraz co się stało na dnie Bałtyku, gdy doszło do silnych eksplozji w pobliżu gazociągów Nord Stream. Gość niedzielny. Co tydzień nowy.